wielu interesuje się, jak to wygląda to przejście z normalnych zajęć dydaktyczno-naukowych na emeryturę, czy przeżycie jakieś psychiczne jest. Wykładałem technologię przemysłu spożywczego, a oprócz tego zagadnienia jestem chemikiem, od urodzenia prawie chemikiem, chemikiem organikiem. Organika polega między innymi na tym, że preparuje się różne wyroby chemiczne, różne produkty chemiczne. Uważam, że kuchnia, korzystanie z receptur kuchennych nie odbiega od receptur stosowanych w laboratorium chemicznym, zwłaszcza chemii organicznej. Ponieważ wiedziałam, że mąż interesuje się sprawą kuchni, no to czemu nie ma wykorzystać tego? Ale on sam z własnej inicjatywy to robił. Także problem jest taki, że w tej chwili ja mięsa nie przygotowuję w domu, tylko mąż. Zupy też on. Natomiast takie różne, powiedzmy, dodatkowe rzeczy dyskutujemy, a w końcu razem to robimy. Mąż nie zrobi żadnej potrawy bez zaglądnięcia do książek kucharskich, których ma multum. Absolwenci, którzy pracują już gdzieś w Polsce, kiedy zjawiają się na uczelni, rozpoznają mnie, wspominają te dawne czasy, ich studenckie czasy. I tak jak powiedziałem, najbardziej utkwiły im w pamięci tematy z wykładów dotyczące tego życia domowego, codziennego, mianowicie technologia produkcji piwa, technologia produkcji wina, technologia nalewek. Często wspominają o tym i jeśli w ogóle wspominają tamte czasy, nawiązują do tych tematów.